Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu w kolejny piątek. Mamy to piątek wielkanocny. Kani, skoro oczywiście nasze piątkowe spotkania, to jak wiecie, od jakiegoś czasu w piątki sobie odmawiamy różne litanie. Kani, dzisiaj litania z martwych wstania, no bo jakżeby inaczej, skoro okres paschalny. Chani, to jest litania, którą, e, która została ułożona według świętego Johna Henry'ego Newmana, e, z jego różnych tekstów i na podstawie jakby jego modlitw. Dosyć krótka, ale myślę, że bardzo piękna. Zanim oczywiście ją odmówimy, to litanie zmartwychwstania, to zapraszam do rachunku sumienia, jak zawsze. Chani, pomyślcie sobie dzisiaj, takie pytania sobie zadajcie. Jest zmartwychwstanie, czyli czas, kiedy różne rzeczy, szczególnie te wszystkie martwe w nas, powinny powstać do życia. Takie pytanie, co jako pierwsze powinno ci powstać do życia? Co powinieneś w sobie wskrzesić, znowu ożywić, albo raczej o co Pana Boga trzeba prosić, żeby wskrzesił, ożywił? Zadaj sobie takie pytanie i pomyśl, bo może trzeba ruszyć do czegoś, żeby on mógł to zrobić. On potrzebuje bardzo często naszej współpracy. Bez nas tego zrobić nie może. Więc takie pytanie, co najbardziej trzeba by wskrzesić w tobie? Chwilę, teraz pomyśl. Panie Jezu, bardzo ci prosimy, odnawiaj, ożywiaj, wskrzeszaj w nas wszystko to, co umarłe, wszystko to, czego brakuje, czemu brakuje życia. Dawaj nam Twoją łaskę, żebyśmy powstawali z grobu naszych śmierci, z grobu naszych grzechów, z grobu naszej beznadziei, i żebyśmy żyli, żyli na nowo. Bardzo Ci o to prosimy. Niech tak się stanie. Amen. I teraz, kochani, pomódmy się tą litanią z martwych wstania. Kyrie Eleison, Chryste eleison, eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami. Jezus zwycięzco grzechu i szatana zmiłuj się nad nami. Jezu triumfujący nad śmiercią zmiłuj się nad nami. Jezu święty i sprawiedliwy zmiłuj się nad nami. Jezu martwych wstanie i życie zmiłuj się nad nami. Jezu dawco łaski zmiłuj się nad nami. Jezu sędzio świata zmiłuj się nad nami. Który oddałeś życie za owce swoje zmiłuj się nad nami. Który z martwych wstałeś na trzeci dzień, zmił się nad nami, który ukazałeś się swoim wybranym, zmił się nad nami, nawiedzający twą błogosławioną matkę, zmił się nad nami, ukazujący się Magdalenie, gdy płakała, zmił się nad nami, posyłający twych aniołów do pobożnych niewiast, zmił się nad nami, pocieszający jedenastu, zmił się nad nami, mówiący im: Pokój wam, zmiłuj się nad nami. Tchnący na nich Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Umacniający wiarę Tomasza, zmiłuj się nad nami. Powierzający swą owczarnię Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Głoszący Królestwo Boże, zmiłuj się nad nami. My grzeszni błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy kroczyli w nowości życia, błagamy Cię, wysłuchaj nas abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie, błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy mogli wzrastać w łasce, błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy zawsze mieli chleb żywota, błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy umieli wytrwać do końca, błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz, błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze, Błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej. Błagamy Cię, wysłuchaj nas. Abyśmy mieli swój udział ze świętymi. Błagamy Cię, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi, alleluja. Modlmy się. O Boże, który przez Twego jednorodzonego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz błagamy Cię tak umocnić nas swoją łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, Którzy zostali odkupieni z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, tak to właśnie wygląda litania z martwych wstania. Myślę, że bardzo piękna jest. Będziemy się oczywiście różnymi tymi litaniami w różne okazje modlić. Będę wam te różne teksty przedstawiał. Fajnie byłoby poznać takie bogactwo całe litanii Kościoła. Kochani. Dajcie proszę na koniec swoje czoła do błogosławieństwa. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie pięknie, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna noc. I do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.